Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj odpowiem na najbardziej nurtujące Was pytania. Tak moi drodzy, dzisiaj do Was przychodzę z Q&A. Z racji, że ostatnie Q&A robiłam już jakiś czas temu i nazbierało się Was trochę więcej, trochę mi przybyło Was od tego czasu, więc stwierdziłam, że odnowię tamto Q&A, bo zadajecie mi ostatnio bardzo, bardzo dużo pytań, czy to na moich live'ach, czy to pod filmikami, czy piszecie do mnie na DM-ach na Instagramie, także tego jest naprawdę mega dużo, więc stwierdziłam, że zrobię Q&A. Pytania mogliście mi zadawać na Instagramie, także jeżeli jeszcze nie wiecie, że mam Instagrama, to zapraszam Was bardzo serdecznie o tutaj. Zapraszam bardzo serdecznie, bo jeżeli nie ma mnie na YouTubie, to tam najczęściej jestem, dodaję dużo Instastory, często nakręcam live'y, dodaję zdjęcia, także naprawdę jestem aktywna. Tam Wam też w dużej mierze najwięcej jednak odpisuję, także zapraszam, jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytanie, to piszcie na DM-ach, pewnie za niedługo do Was odpiszę. No i co, bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Okej, a więc pierwsze pytanie. Wydaje mi się, że pytania będę Wam wyświetlać tutaj z boku. Jaką miałaś średnią na pierwszy semestr? I powiem Wam, że ja tą średnią jakoś tak w tym roku jakoś tak nie liczyłam jej dużo, jakoś tak nie skupiałam się na niej, ale słuchajcie, ostatnio obliczyłam ją sobie i wyszła mi średnia 4,26. Jak na liceum, wydaje mi się, że to jest spoko. Myślę, że ja jestem zadowolona, serio. Ja mam czas i na naukę, i mam czas, co prawda z tego czasu mało, ale mam czas na naukę, na nagrywanie, na spotkanie się ze znajomymi, na spędzanie czasu z rodziną, na swoje jakiś wolny czas, także jestem zadowolona z tego. Wydaje mi się, że to naprawdę nie jest zła średnia. Następne pytanie. Wolisz spędzić wieczór z przyjaciółmi w domu, czy wyjść do klubu? I to jest pytanie, które też się często powtarzało, bo pytajcie się, czy byłam w klubie, czy byłam na jakiejś imprezie, czy piję, czy palę. Takie pytania też później będą, ale słuchajcie, jeśli chodzi, czy wolę spędzić czas ze znajomymi w domu, czy pójść do klubu, nie no, powiem Wam szczerze, kompletnie nie mam pojęcia. Ja lubię i to, lubię czasem sobie pójść do klubu, się na maksa wytańczyć, a raz lubię sobie zostać na chillku ze znajomymi, na przykład z Martyną sobie posiedzieć, oglądać Netflixa, kupić sobie jakieś żarełko. I to naprawdę jest spoko. Także wydaje mi się, że na to pytanie nie ma odpowiedzi. Lubię i to, i to. Następne pytanie. Czy Twoja mama założy kanał na YouTubie? Nie wiem, skąd się wzięło to pytanie, bo nigdy moja mama chyba nie planowała zakładać kanału. Jak wiecie, mamy z mamą wspólnego Instagrama. Zapraszam Was bardzo tutaj serdecznie. Hug me mother. Także wydaje mi się, że moja mama nie planuje zakładać kanału. Ale jak kiedyś by coś takiego powstało, to myślę, że poinformowałabym Was właśnie na tym koncie na Instagramie. Kolejne pytanie. Ile lat trenujesz pole dance? I słuchajcie, pole dance trenuję już prawie 3 lata. No, trenuję 2,5 roku. No, jakoś tak. I powiem Wam, że dalej jestem w nim zakochana, dalej uwielbiam to robić. Mam rurkę w domu, uwielbiam sobie sama ćwiczyć, uwielbiam chodzić na zajęcia, także sprawia mi to ogromną przyjemność. Jest to moja największa chyba pasja. No dobra, zaraz po podróżowaniu i nagrywaniu na YouTubie, ale jest to moja ogromna pasja. Także bardzo lubię to robić i na pewno z tego jeszcze na dłuższą metę nie zrezygnuję. Następne pytanie. Co sądzisz o tym, że ekipa wyleciała do LA? I to jest pytanie, które naprawdę mega dużo się powtarzało. Było pytanie, bo jak wiecie lub nie wiecie, ja jestem ogromną fanką ekipy, ja naprawdę muszę się przyznać z tego, że ja lubię oglądać ekipę. Jak dodawali daily, to naprawdę codziennie o tej 15 siadałam i oglądałam ten filmik. Sprawiało mi to ogromną przyjemność. Nie sam fakt, że robili jakieś głupie, śmieszne rzeczy w filmikach, tylko strasznie lubię tą relację pomiędzy nimi, że to są tacy prawdziwi przyjaciele, którzy naprawdę, kurde, nie boją się pokazywać takiego ich prawdziwego stylu życia. Także naprawdę ich bardzo wspieram. Jeżeli ktoś z ekipy to kiedykolwiek obejrzy, to wysyłam Wam ogromne serduszko. Także trzymam za Was kciuki i wydaje mi się, jeśli chodzi o cały ten wyjazd do LA, to zapracowali sobie przez ten cały rok, po prostu tak śmigali, tak zapierdzielali, że naprawdę jestem po prostu pod wrażeniem tego. Ja robiłam vlogmasy przez 24 dni. To były, wiecie, takie zwyczajne vlogi, a oni codziennie przez 365 dni dodawali filmiki, które miały świetną tematykę. Mówili, było ciężko, było łatwo, ale ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego i chciałabym sama kiedyś zrobić coś takiego. Następne pytanie. Czy masz dobry kontakt z mamą? Kłócicie się? Wydaje mi się, że mam bardzo dobry kontakt z mamą. Naprawdę, ja jestem w stanie powiedzieć mamie o wszystkim. Naprawdę. Mam dużo znajomych, którzy mówią coś w stylu: Jezu, gdyby moja mama się o tym i o tym dowiedziała, to by było źle. Gdyby moja mama przeglądnęła telefon, to by było źle. A ja powiem Wam, że jakby
kurde, no nie mam tak bliskiej osoby, drugiej tak bliskiej osoby, no wiadomo, jeszcze jest pozostała część rodziny, ale chodzi mi o jakichś takich znajomych czy coś. Nie mam tak bliskiej osoby, jakim jest moja mama. Polecam czasem sobie szczerze porozmawiać z mamą na te tematy, jakieś takie tematy nawet tabu. No i pytanie, czy kłócimy się? No i oczywiście, jak to w rodzinie bywa, są jakieś sprzeczki, kłótnie, także to jest rzecz normalna, zawsze. Po prostu jak są dwa typy ludzi, podobne czy niepodobne, zawsze po prostu jakaś kłótnia wyjdzie, także wydaje mi się, że to jest jak najbardziej normalne. Co sądzisz o e-petach, e-fajkach, elektrykach, e-papierosach? Ja mam ogólnie do tego takie mieszane podejście, bo wiadomo, każdy uważa, że to jest 100 razy zdrowsze niż zwykłe papierosy, a powiem wam, że ja tak nie uważam. Ja wiem, że to jest bardzo niezdrowe, ale tak samo jak uważam, że to jest niezdrowe, to tak samo uważam, że każdy powinien spróbować wszystkiego w swoim życiu. No, może nie wszystkiego, ale każdy powinien spróbować jak najwięcej w swoim życiu. Także jeżeli jest taka możliwość i ktoś chce, to uważam, że może sobie coś takiego spróbować, wypić, zapalić, czy tam cokolwiek chce. To jest jego decyzja, jego życie. Nie namawiam do takich rzeczy, broń Boże, żeby ktoś teraz sobie nie myślał, że kurde, palcie, pijcie. Nie namawiam do tego, nie wiem, mam wrażenie, że to jest totalnie bez sensu, ale tak jak mówiłam, wszystkiego trzeba spróbować w umiarze. Nie zachęcam, ale takie jest po prostu moje zdanie. Następne pytanie, czy spotkałaś się kiedyś z hejtem w szkole? I tak, spotkałam się zarówno w mojej starej szkole, spotkałam się w nowej szkole. Wydaje mi się, że każdy, kto działa jakoś publicznie, spotkał się kiedyś z hejtem. Następne pytanie, czy razem z rodziną bądź na IF będziesz wyjeżdżać mimo koronawirusa? Kurczę, na razie nie planujemy nic takiego. Oczywiście wiadomo, do wakacji jeszcze mega dużo czasu, także nie planujemy odwoływać żadnych wakacji. Ale jeżeli sytuacja się nie polepszy i dalej będzie tak jak jest, albo będzie jeszcze gorzej, no to powiem wam, że kurczę, trzeba myśleć o swoim zdrowiu. Nie mam pojęcia, zobaczymy jak będzie. Na chwilę obecną nigdzie nie wyjeżdżamy, zostajemy w Polsce, zostajemy u nas w domu, nawet do Wrocławia nie jeździmy, bo jak wiecie, ja mieszkam na wsi, bądź nie wiecie, wiecie lub nie wiecie, nie wiem, ale ja mieszkam na wsi, mieszkam pod Wrocławiem, mam do Wrocławia jakieś 10 km, także nawet rowerkiem mogę sobie pojechać, ale na razie nawet do Wrocławia nie planujemy wychodzić. Następne, czy bałaś się jak szłaś do nowej szkoły, czy lubisz gotować, piec itp. Jak szłam do nowej szkoły, to byłam serio na maksa przerażona, nie wiedziałam, co mnie tam spotka, czy będę miała fajną klasę, czy mnie zaakceptują, czy będę miała fajnych nauczycieli, ale aktualnie jestem gdzie jestem, czyli trafiłam do tego liceum, do tej klasy i jestem bardzo zadowolona, klasa jest naprawdę super, pozdrawiam wszystkie osoby z mojej klasy. Także klasa naprawdę fajna, nauczyciele też spoczko jak nauczyciele, zdarzają się gorsi, zdarzają się lepsi, ale ja jestem koniec końców z mojej szkoły bardzo zadowolona. A w sprawie tego drugiego pytania, czy lubisz gotować, piec? Lubię to robić, ale nie mam kompletnie do tego talentu, także chyba musiałabym się trochę podszkolić. Następne pytanie, najbardziej ciekawi mnie, czy mogłabyś żyć bez telefonu? I powiem wam tak całkowicie szczerze, na chwilę obecną wydaje mi się, że nie. Serio, wydaje mi się, że nie. To ile ja spraw załatwiam przez telefon, jak dużo się komunikuję, jak dużo ja poznaję przez internet, jak dużo ja spędzam czasu na tym telefonie, wydaje mi się, że nie mogłabym bez niego żyć. Następne pytanie, od kiedy się malujesz? I tutaj odpowiem szybko i na temat. Zaczęłam się malować gdzieś na przełomie drugiej, trzeciej klasy gimnazjum. Także nie tak chyba szybko. Następne pytanie, od ilu lat podróżujesz? I ja, słuchajcie, podróżuję od kilku miesięcy. Serio, jak byłam taka malutka, że miałam chyba kilka miesięcy, to już pojechałam w swoją pierwszą podróż i to wtedy była Chorwacja. No, chyba miałam roczek wtedy, jak już 9 miesięcy, może coś takiego. I już wtedy byłam w Chorwacji, czajcie? Następne pytanie, ile jest pomiędzy tobą a twoim bratem różnicy wieku? I między nami jest 7 lat. Ja mam w tym roku 17 lat, a mój brat w tym roku ma 24. Kolejne pytanie, w jakich sklepach ubierasz się najczęściej? Chodzi mi tutaj o markę. Kurde, jeśli chodzi o markę, nierzadko ubieram markowe ubrania. Najczęściej mam rzeczy z sieciówek. I jeśli chodzi o sieciówkę, to najczęściej H&M, Bershka, Stradivarius. To są takie, wydaje mi się, typowe. Ale jeśli chodzi o jakąś markę, wydaje mi się, że najwięcej rzeczy w swojej szafie mam z Tomiego, albo może Levi's. Może coś takiego, nie mam pojęcia. Następne pytanie, trochę śmieszne, bo nawiązuje do ostatniej mojej sytuacji z życia. Jak się czujesz, będąc youtuberką albo po prostu sławną osobą?
I ostatnio miałam taką sytuację, bo mamy takie swoje szkolne spotet, co nie? Czyli jakby tak możemy pisać tam anonimowo, cokolwiek kto chce. I powiem wam, że ostatnio polał się na mnie hejt, z racji, że ktoś napisał, że za bardzo gwiazdorze. I to musiała być osoba, która kompletnie mnie nie zna. Wydaje mi się, że to jest osoba, która nawet ze mną nigdy nie gadała, a jeżeli gadała ze mną, albo po prostu totalnie mnie nie zna. Z racji, że ja, jak i moi znajomi, jak i moja rodzina, uważam, że totalnie nie gwiazdorzy. W sensie ja nie robię nic kompletnie, co mogłoby oznaczać, że gwiazdorzy. Z racji, że ani trochę nie czuję się sławna, ani trochę nie czuję się gwiazdą. Wiadomo, że mam was tam trochę, najbardziej jednak odczuwam to, to, że mam tam trochę obserwujących na Instagramie, bo bardzo często do mnie piszecie, ale uważam, że nie uważam się ani trochę za sławną osobę. Za rozpoznawalną może troszeczkę, bo jednak coś tam czasem na mieście was spotykam, na meetupie mega dużo do was, z was do mnie podeszło, to mnie też na maksa zdziwiło. Bo... Następne pytanie, jakie jest według ciebie najpiękniejsze miejsce na świecie, jakie zwiedziłeś? Wydaje mi się, że to jest Polinezja Francuska, serio. Bora Bora, Tahiti, Morea to są trzy najpiękniejsze wyspy, na których byłam. Bardzo polecam, ale Malediwy też są piękne, tak samo jak Seszele. Także wszystkie w sumie miejsca, w których byłam są przepiękne i mają jakiś swój urok. I kolejne pytanie, czy jesteś dumna z bycia Polką? Ja mi się w Polsce bardzo podoba mi się klimat, podoba mi się to, jak tu jest. Ja się tutaj czuję bezpieczna, bardzo lubię tutaj przebywać, także naprawdę lubię Polskę i jeżeli to, że lubię swój kraj wiąże się z tym, że jestem dumna z tego, że tutaj się urodziłam, to tak, jestem dumna z tego, że jestem Polką, ale nigdy nie odczuwałam czegoś takiego, że mogłabym być dumna z tego, że w jakimś kraju się urodziłam. Serio. Ale ostatnie pytanie, które wybrałam, to pytanie, które się wszędzie, ale to wszędzie przewija. Na Instagramie, na live'ach, pod zdjęciami, na DM'ach, na YouTubie, na Snapchacie nawet do mnie piszecie. Po prostu wszędzie, wszędzie to pytanie się pojawia, a jest to pytanie, czy jesteś wierząca? Większość z was może nie wiedzieć, ale ja od pierwszej gimnazjum nie chodzę na religię, także nie mam, co się z tym wiąże, nie mam też bierzmowania. Jestem otwarta na wszystkie religie, chrześcijaństwo, muzułmanizm, jakby dla mnie to nie ma znaczenia kto w co wierzy. Ja jestem otwarta na wszystkie religie, także to jest naprawdę dla mnie spoko, że każdy ma jakby swoje. Uważam, nie powinniśmy się że przez to też żreć, że ktoś wierzy w coś innego. Nie powinniśmy też się wtrącać w to, jak ktoś, tak jak ja na przykład, nie wierzy, po prostu. Ja nie to, że nawet jestem niewierzącą, tylko jestem po prostu agnostykiem. Oznacza to po prostu, że uważam, że nie ma możliwości jakby dowiedzenia się o tym, czy Bóg bądź bogowie jakichś w innych religiach naprawdę istnieją. W sensie uważam, że nie ma takich jakichś większych dowodów na to. Oczywiście to jest kwestia sporna i tutaj wiele osób pewnie napisze mi, że o, są jakieś tam dowody, coś tam jest. Biblia jest całym dowodem, ale kurczę, ja jestem typem człowieka, że zobaczę, uwierzę, nie zobaczę, nie uwierzę. Także na tym to wszystko polega. Mam nadzieję, że już wszystko wam wyjaśniłam. Ale każdy uważa, co uważa. Właśnie to jest piękne, że każdy się różni, każdy wierzy w co innego i naprawdę to jest bardzo spoko. I co? I to są już wszystkie pytania, które dla was przygotowałam. Teraz wydaje mi się, że sobie coś wylosujemy. Także włączę wam nagrywanie ekranu, żebyście tutaj wszystko ładnie widzieli. I wylosujemy, myślę sobie, z trzy pytania. Także co? Lecę góra, dół. Patrzcie, ile tych pytań w ogóle tu jest. Serio, ich jest odgrom. Dobra, uwaga, losujemy. 3, 4. W ilu związkach byłaś? Ja, słuchajcie, w swoim życiu miałam jednego chłopaka. Takiego bardziej na poważnie, no to jednego. No, nie będę tutaj nic więcej rozwijać, ani nic w stylu. Aktualnie chłopaka żadnego nie mam. No, także... No, tyle. Okej, dobra, wydaje mi się, że dobrze wyjaśniłam wam to pytanie. Losujemy teraz kolejne. Uwaga, uwaga, niech tutaj się ładnie wszystko wczyta. Do końca sobie pojedziemy. Dobra, uwaga, losujemy. Czy gdybyś mogła, zmieniłabyś szkołę? Wydaje mi się, że mogę sobie zmienić szkołę. Mam taką możliwość. To nie jest tak, że mam zabronione to i nie mogę teraz zmienić szkoły. Bo wydaje mi się, że gdybym nie była z niej zadowolona, to bym ją zmieniła. Ale aktualnie jestem zadowolona ze swojej szkoły i nie zmieniłabym jej. Uwaga, uwaga, ostatnie pytanie. Ciak. Na jakim jesteś profilu? No i słuchajcie, ja jestem na profilu Geo Angielski WOS. To są przedmioty, które ja rozszerzam w mojej klasie licealnej.
No i co, to tyle już w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wciąż nie odpowiedziałam na bardzo dużo pytań, więc jeżeli będziecie chcieli drugie takie Q&A, to chętnie je zrobię. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. No i co, do następnego odcinka i cześć!